Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym z FIFA Mobile na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku pogramy sobie trochę w tym nowym evencie wiosennym oraz trochę w Division Rivals, więc tutaj przejdźmy do tego eventu. No i klasycznie tutaj wykonujemy ćwiczenie, tutaj przejdźmy sobie do wykonania kilku ćwiczeń. Widzicie, są tutaj dostępne, jest cała taka ścieżka, no i w nagrody tutaj otrzymujemy takie konewki, które możemy tam wymieniać na różne nagrody. Tak jak widzicie, można też zdobyć ikonę, na przykład Riquelme albo Rivaldo. No dobrze, przejdźmy teraz do wykonania kilku ćwiczeń, no i później może zagramy sobie trochę w Division Rivals. Ok, więc przejdźmy do pierwszego ćwiczenia. Widzę, że sobie dużo tego nie wykonam, bo jedno ćwiczenie kosztuje 7 jednostek energii. Ok, w tym ćwiczeniu musimy uciekać przed przeciwnikami, ale to powinno być dosyć łatwe, bo mamy tutaj Kyliana Mbappe, który jest bardzo szybki. Więc tutaj myślę, że na spokojnie to wykonam. Nawet nie muszę cały czas biec, bo i tak udało mi się tutaj wyprzedzić ich. Ja potem muszę strzelić bramkę, czy jak? A tak, muszę bramkę strzelić. Myślałem, że muszę jakoś to przejść, ale okej. Czy tutaj przed tą linią musiałem oddać strzał, więc mamy wykonane ćwiczenie, no to było na poziomie łatwym, więc nie sprawiło ono największych trudności, no i dostajemy takie punkty tutaj. Okej, przejdźmy teraz do kolejnego ćwiczenia, tutaj będzie ćwiczenie 1 na 1, więc zobaczymy, jak będzie ono wyglądać. Okej, tu mamy pojedynek z bramkarzem. Myślałem, że będzie pojedynek z obrońcą, że będą się obrońcy jakoś minąć, ale tu jest pojedynek z bramkarzem, no i udało się go wykonać po pierwszym strzale, no bo to jest też ćwiczenie na poziomie łatwym. Okej, więc przejdźmy do kolejnego ćwiczenia i zarazem ostatniego, no bo kosztuje ono 7 jednostek energii, a jeszcze zostało mi tylko 7 jednostek, więc okej, wykonamy sobie to ćwiczenie, no i przejdziemy do meczów Division Rivals. Okej, tym razem mamy ćwiczenie na rzuty karne, więc jest to całkiem proste ćwiczenie, uderzymy sobie w środek. I widzę, że muszę tutaj dwa razy trafić w tarczę, więc uderzymy sobie teraz w prawy górny róg. I jest kolejna tarcza strącona, więc mamy wykonane ćwiczenie. Okej, więc przejdziemy sobie teraz do Division Rivals, ale jeszcze odbierzmy tutaj nagrodę. No i przejdziemy do zagrania meczów w Division Rivals. Może za dwa albo trzy mecze zagramy, zobaczymy jeszcze. Więc okej, wyszukamy sobie pierwszego przeciwnika, no i zobaczymy, jaki będzie miał on skład. Okej, mamy naszego pierwszego rywala, poczekajmy, aż wczyta się tutaj mecz i zobaczymy na skład przeciwnika. Okej, widzicie, to jest mój zespół i teraz zobaczymy na zespół przeciwnika. I mam naprawdę bardzo mocny zespół, ma aż 97 ocen oraz 128 zgrań, więc myślę, że może być tutaj spory problem z wygraniem tego meczu. Ale spróbuję powalczyć, chociaż pewnie tutaj przegram ten mecz, ale spróbuję powalczyć. Ok, więc najpierw wybiję sobie piłkę, chociaż jakichś dobrych okazji raczej nie powinienem mieć chyba, chociaż zobaczymy. No w sumie praktycznie podobna okazja jak od środka, czy nawet straciłem tej piłkę. Ale zobaczmy, świetną okazję, więc postarajmy się wykorzystać. Tak jest, mamy pierwszą bramkę, już udało się wykorzystać tą okazję. Ok, jest right na skrzydle. Podajmy teraz pole karne do Blasa, uderzenie z voleja, no i mogła być druga bramka. Ok, zobaczmy z Blas, podajmy sobie do Mbappe. Mbappe w polu karnym, uderzenie. Jest gol, 2 do 1, ale teraz rywal strzeli na 2 do 2, więc mamy już remis. Ok, do środka mamy sobie piłkę do Mbappe, uderzmy. Jest gol, 3 do 3, no jest to dosyć wyrównany meczek na razie, chociaż pewnie przeciwnik później dostanie lepsze okazje. A zobaczmy, niestety mamy teraz stratę piłki. I ok, mamy rzut wolny, czyli całkiem dobrą okazję do wykorzystania. Zobaczmy z uderzenie i bardzo ładnie to Shaqiri zmieścił w okienku. Jest 4 do 4. A niestety rywal zrobił kolejną bramkę, ale zobaczmy, jest Blas w polu karnym, uderzenie jest 5 do 6. No rywal ewidentnie dostaje lepsze okazje, bo praktycznie każdy swoją szansę wykorzystuje. Zobaczmy teraz Wright niestety w poprzeczkę. I niestety mamy zmarnowaną okazję, zobaczmy, jest podanie do Blasa. Niestety obrońcy przejęli tą piłkę. Zobaczmy, jest kolejna okazja. Jest ładnie tej Wright, ale niestety stracił piłkę. Chociaż jeszcze powalczył trochę, ale niestety mamy stratę. Jest jeszcze jedna dobra okazja, ok, uderzmy sobie teraz. Jest gol, 6 do 7. Może jeszcze uda się wyrównać, niestety chyba już nie, bo rywal zdobył bramkę. Ale zobaczmy, może jeszcze coś uda się powalczyć. Zobaczmy, jest Wright. Niestety nawet nie chciał przyjąć tej piłki, trochę tutaj skręcił. Myślałem, że on przyjmie piłkę i skieruje się w stronę bramki, ale okej. Mamy porażkę 6 do 8, chociaż patrząc na to, jaki skład miał mój rywal, to i tak myślę, że nie jest zły wynik. Okej, mamy nawet poziom 15, udało się osiągnąć wyższy poziom, więc sobie odbierzemy nagrody. Ok, więc przejdźmy teraz do
kolejnego meczu w Division Rivals, szukajmy sobie kolejnego rywala. Okej, zobaczmy na skład naszego przeciwnika. Okej, ma trochę wyższą ocenę. No i też trochę więcej zgrania, ale myślę, że będzie to też kolejny wyrównany mecz. Chociaż teraz widzę, że muszę trochę ulepszyć sobie swój skład. I muszę pograć trochę w tych eventach, żeby polepszyć swój zespół. Okej, zaczynamy to spotkanie. Może uda się coś powalczyć, chociaż o remis, ale zobaczymy. Okej, więc jest pierwsza okazja, nawet całkiem dobra okazja. Jeden obrońca do pokonania, ale niestety w złym momencie wykonałem sztuczkę i niestety straciłem piłkę. Okej, jest dośrodkowanie w pole karne. Blast niestety przegrał główkę. Ale zobaczmy, znowu jest Blast, znowu jeden obrońca do pokonania, ale podajmy do Mbappe, niestety stracił piłkę znowu. Jeszcze jest Raid. Aż trochę za dużo czasu was marnowałem na tę akcję. No i rywal zdobył już dwie bramki niestety. O, ale mamy rzut wolny. Więc uderzmy sobie tutaj i zobaczmy, czy będzie gol. Jest bramka, 1-3. A niestety raczej ten mecz będzie przegrany, bo rywal teraz miał kilka dobrych okazji, ale zobaczmy, jest gol, 2-3. Bardzo ładnie tutaj znalazł się w polu karnym nasz zawodnik. Zobaczmy, Raid mija obrońców. Niestety w tą stronę zrobił tą sztuczkę i mamy stratę piłki. Ale jest kolejny rzut wolny, więc kolejna dobra okazja do zdobycia bramki. Uderzmy sobie tutaj i niestety piłka uderzyła w mur, i mamy 2-4, bo rywal też zdobył bramkę. Okej, zobaczmy, jest uderzenie z główki i poprzeczka, niestety nie ma gola. Jeszcze dobitka, zobaczmy, blask, uderzenie. Niestety nie ma gola, no rywal zdobył bramkę na 2-5, więc raczej tu już jest przegrany mecz. Okej, zobaczmy, uderzenie jest. Jest 3-6. No zobaczmy, może zagram sobie jeszcze jeden mecz. Dzisiaj może uda się akurat wygrać kolejny mecz, więc sobie jeszcze jeden chyba zagram. O, tu już zdecydowanie wyższa porażka. Jest chyba trafiona na trochę lepszego rywala niż ten poprzedni. A potem widać, że jednak trochę już lepiej tu grał, ale i tak 4-8 z takim składem. Okej, może zagramy sobie jeszcze jeden mecz, może akurat uda się go wygrać. A jak nie, to będę musiał trochę pograć w tych eventach, żeby zdobyć trochę lepszych kart, albo też trochę potrenować tych moich piłkarzy. Okej, zobaczmy, to jest mój zespół i zobaczmy na zespół przeciwnika. I okej, jest to teraz słabszy zespół, więc mam nadzieję, że uda się wygrać to spotkanie. Rywal nawet nie ma zgrania, więc też mam bardzo dużą przewagę dzięki temu. Nawet chyba mam maksymalne szanse. Okej, więc wybijmy sobie tą piłkę i poczekajmy na lepsze okazje. Okej, zobaczmy z Mbappe. Nie wiem, czemu sztuczki mnie nie chciały szczytać. Okej, teraz zrobił sztuczkę mój zawodnik. I zobaczmy uderzenie. Jest gol, 1-0. Okej, teraz mamy rzut karny, uderzmy sobie. Jest gol, bardzo ładnie, 2-0. Teraz kolejna świetna okazja z Kylian Mbappe. Uderzmy sobie tutaj, jest gol, 3-0. Okej, teraz Blas, podanie do Raita. Zobaczmy Raid w polu karnym, minął obrońcę. Jest gol, 4-0. No tutaj akurat powinno być łatwe i wysokie zwycięstwo. Okej, zobaczmy z Kylian Mbappe. Uderzenie z tej broni bramka, że ciekawe, czy ta piłka wpadnie, niestety nie wpadła. Okej, zobaczmy z Ian Raid. Uderzenie finezyjne i jest gol. Okej, zobaczmy podanie do Mbappe, uderzmy sobie z pola karnego. No i było blisko, żeby zdobyć bramkę. Okej, znowu Mbappe w polu karnym. Jest gol. O, śmiesznie, bo jakby robiąc tą cieszynkę wpadł na bramkarza. Niestety teraz zmarnowałem tę sytuację, ale jest rzut rożny, więc może uda się jakoś go wykorzystać fajnie. Zobaczmy, jest uderzenie, chyba Torres uderzał. I nawet całkiem ładnie to wyglądało, ale niestety nie ma bramki. Zobaczmy, teraz Raid i broni bramkarz. O, teraz bardzo ładna interwencja bramkarza była. A zobaczmy z Mbappe. Niestety w tą stronę zrobił tą sztuczkę i stracił piłkę, ale zobaczmy, jest Ian Raid. Uderzenie 7-3. Okej, teraz Mbappe, uderzenie. Ale jak widzę, rywal się nie podaje, zdobył 4 bramki w tym meczu i tak. Ale na szczęście udało się wygrać to spotkanie. Okej, więc jeszcze na koniec odcinka odbierzemy sobie nagrody i będziemy kończyć. Więc okej, odbierzmy sobie tą nagrodę. I jeszcze jedną odbierzmy nagrodę, jeszcze tutaj też mogę sobie tutaj odebrać nagrodę, więc odbierzmy sobie jeszcze to. No i będziemy kończyć. No dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a dziękuję wam za oglądanie, cześć.